Dzień dobry. Otwieram siódmą sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Witam panie i panów radnych. Witam pana Arkadiusza Sulimen, burmistrza Zwolenia. Witam pana Grzegorza Molendowskiego, zastępcę burmistrza. Witam pana Mirka Hołuja, sekretarza gminy. Witam kierowników referatów. Witam panią komisarz. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Porządek obrad państwo radni otrzymali. Przystępujemy do realizacji tego porządku. To poproszę na początku o zabranie pana burmistrza głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja pozwoliłem sobie poprosić pana przewodniczącego o zwołanie tej sesji nadzwyczajnej w związku z tym, że mieliśmy wybory sołtysów i niektóre osoby uległy zmianie, a musimy zacząć zbierać podatek do 20 marca. W związku z tym chcemy tutaj określić wykaz inkasentów, którzy będą mieli prawo zbierać ten podatek. Jak również odbyły się wybory uzupełniające i przy tej okazji chcemy tutaj wręczyć zaświadczenie o wygranych wyborach nowemu panu radnemu. Bardzo dziękuję. I złożenie ślubowania oczywiście, tak. Dziękuję. I przechodzimy do punktu pierwszego. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez radnego. Proszę panią Helenę Zieleniak, zastępcę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej o wręczenie zaświadczenia o wyborze. No może poproszę pana radnego o powstanie. Zapraszam tutaj może tak, żeby było bardziej widoczne. Pani komisarz może. W imieniu przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz własnym, jak również całej komisji, gratuluję wyboru i życzę satysfakcji w wykonywanym mandacie tej kadencji. Dziękuję bardzo. Dołączam się do gratulacji i życzę dobrej współpracy z Radą. Przechodzimy do... A jeszcze przepraszam, rzeczywiście za szybko rozpędziłem się. Jeszcze ślubowanie. Proszę o odczytanie tekstu ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Proszę panie burmistrzu. Panie radny, pragnę serdecznie pogratulować uznania społecznego zdobycia mandatu radnego Rady Miejskiej. Jednocześnie życzę panu, aby pan spełnił oczekiwania społeczne swojego okręgu, jak również wszystkich mieszkańców Zwolenia, podejmował słuszne inicjatywy na rzecz naszego miasta. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwał. Projekt numer jeden. Państwo radni projekt mieli. Myślę, że się zapoznali. W sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Zwoleniu. Przed sesją były rozmowy z przyszłym obecnym radnym. Radny zgodził się przystąpić do Komisji Oświaty. I tu jest paragraf pierwszy. Powołuje się do składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Zwoleniu radnego pana Piotra Pawelca i ustala się następujący skład tej komisji. Pani Teresa Kasperczyk-Baran, pan Arkadiusz Figura i pan Piotr Pawelec. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer jeden? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za?
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada projekt przyjęła jednogłośnie. Projekt numer 2 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Państwo radni otrzymali projekt. Czy są jakieś uwagi do tego projektu? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. To jest za przyjęciem projektu numer 2. Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada projekt przyjęła jednogłośnie. Projekt numer 3 w sprawie określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. Tutaj też państwo radni projekt mieli, zapoznali się. Tu jest tylko taka mała poprawka, jeżeli chodzi o imię. I pani sołtys Karolina, tutaj macie państwo Makuł Bożena, a powinno być Elżbieta. I taka tylko jest poprawka do tego projektu. I czy są jakieś uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 3? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt numer 3 został przyjęty jednogłośnie. I tutaj, jeżeli chodzi o projekty, to już mamy wszystko. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zajęcie stanowiska w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa Gospodarczej i Rozwoju Gminy dotyczące powyższego tematu. Proszę pana przewodniczącego komisji o przybliżenie Radzie tematu i stanowiska. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie komisji. Komisja wypracowała oświadczenie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązujących powszechnych ubezpieczeń rolniczych. I punkt pierwszy. Przyjmuje się następujące stanowisko w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Podpunkt pierwszy. Obowiązujący w Polsce system jest ubezpieczeń upraw zwierząt i gospodarskich nie jest powszechnym systemem ubezpieczeń. Punkt drugi. Brak prawidłowego szacowania szkód. Straty powstałe na skutek klęsk żywiołowych powinny być wyceniane szybko i rzetelnie. Punkt trzeci. Jednym z powodów niekorzystania z ubezpieczenia są ceny polis, które choć są dotowane do 65%, składki i tak są za wysokie. I tak potrafią kosztować kilkaset złotych za hektar, co przy zbyt dużym rozdrobnieniu agrarnym gospodarstw jest nieopłacalne. Brak pełnej ochrony upraw i zwierząt gospodarskich, która jest spowodowana wadliwą konstrukcją obecnych przepisów. Jest punkt piąty. Zbyt mała liczba stacji badawczych, które będą sprawdzały, czy na danym terenie rzeczywiście wystąpiła susza. I punkt drugi. Powrót do obowiązującego systemu powszechnych ubezpieczeń rolniczych w Polsce spowodowałby nadużycia ze strony jak również firm ubezpieczeniowych, jak i rolników. Dziękuję. Otrzymali wszyscy. Tak, tak. Każdy z radnych otrzymał oświadczenie. Czy są jakieś pytania do tego oświadczenia i do tego stanowiska? Bo jeżeli nie ma, to oświadczenie musimy przegłosować, żeby Rada przyjęła po prostu do akceptacji. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego oświadczenia? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku.
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada oświadczenie przyjęła akceptująco. I na tym kończymy sesję nadzwyczajną. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Zamykam obrady 7. sesji Rady Miejskiej w Zwoleniu. Dziękuję bardzo.